Nie mówię wszystkiego, prawda mi zagraża. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, kto i co. Zagraża jasnowidzowi Jackowskiemu, że ten nie mówi prawdę, jakie są tak naprawdę przepowiednie jasnowidza jackowskiego niedopowiedziane, które tak naprawdę Jasnowidz Jackowski nie wypowiedział i co tak naprawdę miała na myśli o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a, na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Jasnowidz Jackowski mówi wprost. Nie mówię wszystkiego, prawda mi zagraża. Bardzo tajemniczo wypowiada się Jasnowidz Jackowski enigmatycznie właśnie w sprawie tego, co nas czeka w przyszłości. Tak można powiedzieć, tak, jakby jakaś grupa, tutaj mafina szantażowa. Jasnowidza, coś powiesz, tak powiesz słowo, to coś ci się stanie, tak i tak dalej. No nie no, może bez przesady, może grupa po prostu mafina nie zagraża Jasnowidzowi. Natomiast właśnie bardzo często ja się dowiaduję, czy po prostu padają się pytania w stosunku do mnie, co ja mogę powiedzieć na temat przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, których on nie wypowiedział, tak? Który po prostu przemilczał. Czy ja mam po prostu jakieś przemyślenia na ten temat? Oczywiście ja mogę przedstawić jakby swoją sugestię. To, to nie oznacza, że ja po prostu wejdę w głowę, w myślenie praktycznie Jasnowidza Jackowskiego. Aczkolwiek rzeczywiście, tak? Spotkałem się z tym kilka razy. Mam swoją praktycznie definicję, czy... Praktycznie tutaj, co według mnie Jasno i myśli, jeśli chodzi o kwestie przepowiedni międzynarodowych, tak? jeśli chodzi o konflikt globalny od kogo możesz się zacząć, czym będzie spowodowany, kto, wszystko, kto za to wszystko po prostu pociąga za sznurki. Po części to Jasnowidz Jackowski mówił w niektórych filmach, więc no, ktoś powie, no ale możesz po prostu wypowiadać się na ten temat, nie masz prawa, nie znasz Jasnowidza Jackowskiego, tak? Jak możesz po prostu za kogoś się wypowiadać? Rzeczywiście, dlatego po prostu mówię, że to jest jakby moje subiektywne spostrzeżenie na podstawie tysięcy filmów na temat Jasnowidza Jackowskiego, więc coś tam chyba mam prawo po prostu powiedzieć, tak mi się wydaje. Natomiast tak, tak, właśnie bardzo często Jasnowic mówi w ten sposób, że nie mówię wszystkiego, prawda mi zagraża. Nie mogę po prostu przedstawić tej wizji, którą widzę, bo jest ona przerażająca. Uznalibyście mnie za szaleńca, tak mówi Jasnowiec Jackowski, a ja bardzo poważnie podchodzę do swojej pracy, do swoich obowiązków. No i rzeczywiście, tak, no, nikt nie, nie podważa kwestii, praktycznie jeśli chodzi o Jasnowidze Jackowskiego, nikt go nie uważa za szaleńca, absolutnie, tak. Jest to po prostu niezrozumiałe, jest to fenomen, tak. No niezrozumiałe z punktu widzenia, jakby zwykłego człowieka, bo. Gdyby więcej ludzi miało jakby ten dar, można byłoby to w jakiś sposób zrozumieć. Natomiast rzeczywiście tutaj, tutaj jeśli chodzi o Jasnowidza jackowskiego, no to, to po prostu były takie wizje. Moim zdaniem, to są przepowiednie, które dotyczą konfliktu globalnego, konfliktu światowego, w który może być zaangażowana Polska, o tym mówił Jasnowidz jackowski, że bazy wojskowe mogą znajdować się w Polsce. Natomiast Jasnowic jakby nie mówi, kto tak naprawdę pociąga za, za sznurki, kto prowadzi do tych wojen. No bo z reguły to jest takie proste i dosłowne, tak? Troszeczkę jak w kontekście pierwszej czy drugiej wojny światowej. Niemcy nazistowskie napadły tamte państwa rozpoczęły drugą wojnę światową, tak się rozpoczęło i tak dalej. I potem jest jakby tłumaczenie, jeśli chodzi o przebieg wojny. Dzisiaj ta wojna, moim zdaniem, i tak to po prostu jakby odczytuje Jasnowic ta wojna zupełnie inaczej wygląda. To znaczy, że jeżeli jedno państwo atakuje drugie państwo, to nie oznacza, że to jedno państwo musi mieć jakieś pretensje do drugiego państwa, tylko to są fikcyjne, stworzone praktycznie problemy, po to, żeby wywołać konflikt, a ten konflikt tak naprawdę jest inspirowany przez kogoś innego, przez trzecie państwo, przez trzecią stronę tego konfliktu, tak? No, kiedyś się mówiło, czy jest takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To jest coś innego, tak? No, bo przy, przy konflikcie dwóch państw, trzecie państwo może korzystać. Tutaj jest coś innego. Dwa państwa się biją, ponieważ trzecie państwo po prostu tego żąda. Albo jeszcze co innego, spisek, tak naprawdę, ludzi, którzy rządzą tym światem, tak? I przecież Jasnowicza mówi na temat tego, że teorie spiskowe stają się praktycznie rzeczywistością. Że te teorie dotyczące New World Order, nowego porządku świata, to co było kiedyś praktycznie swego rodzaju fantastyką, dzisiaj staje się praktycznie prawdziwe. Więc tutaj te konflikty mogą tak naprawdę wybuchać mogą one być inspirowane. Nie, nawet niekoniecznie przez polityków, tylko przez jeszcze bardziej możnych ludzi, którzy praktycznie rządzą tym światem, kontrolują ten świat, tak? Przecież to, to nie musi być tak, że jakiś polityk będzie miał po prostu ambicje, że chce podbić świat i na, na podstawie jego ambicji, tak? Polityk może być marionetką w rękach jeszcze bardziej wpływowych, możnych ludzi świata. I to jest jakby kluczowa sprawa, tak? Kto praktycznie dotuje partie polityczne, kto ma wpływ na wybory, może nie dosłowny, bo ludzie mogą pójść, oddać głos, natomiast po prostu można ukształtować pewnego kandydata, można go też po prostu odpowiednio dofinansować, jeśli chodzi o kampanię, jeśli chodzi o wybory, wtedy jest bardziej rozpoznawalny, ma większy po prostu reklamę, marketing, tak produkt. A więc idziemy do sklepu, kupujemy określoną czekoladę, nie dlatego, że nam smakuje, tylko dlatego, że po prostu naglądaliśmy się setki razy w mediach, tak, reklamy. No a kto po prostu te, może po prostu reklamować? No firma, która jest bogata, może po prostu non-stop te, 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 po prostu reklamy bombać tymi reklamami, tak. Z tego czasu był pomysł, żeby stworzyć w Polsce sieć sklepów spożywczych, która miałaby być po prostu odpowiedzią na dyskonty, które są już w Polsce, tak. No to jest chybiony ten pomysł, bo dyskont które funkcjonują w Polsce, one od nastu lat pompują mnóstwo pieniędzy w reklamę i w telewizji i w radiu, w internecie nie wyobraźcie sobie, nawet gdyby dzisiaj po prostu wszedł polski dyskont, w sensie, że rządowy, tak, który byłby stworzony przez rząd prawa Sprawiedliwości, czy po prostu przez jakieś spółki Skarbu Państwa, on miałby się wbić na tym rynku. No nie wiem, co miałby zaproponować, chyba produkty za pół darmo, żeby rzeczywiście przyciągnąć ludzi, no bo to jest niemożliwością jakby w dzisiejszych czasach. No tak samo, jak są próby stworzenia na przykład polskiego samochodu. Oczywiście jeden typ, prototyp można stworzyć, natomiast stworzyć na przykład markę polską motoryzacyjną, którą Będą jeździć ludzie na całym świecie, to jest praktycznie niemożliwe, bo to byłoby tak potrzebne, tak potężne pieniądze. Logistycznie to zrobić, tak biznesowo, to jest bardzo skomplikowane. No więc moim zdaniem, tutaj. Tym państwem, które by pociągało za sznurki, według jasnowiz ja nie mówię według mnie, tylko to, co nie, nie powiedział, nie dopowiedział tego jasnowickowski, to jest państwo, które znajduje się na Bliskim Wschodzie. Ja nie będę wymagał dokładnie, o które państwo chodzi, ale jest to państwo, które po prostu znajduje się na Bliskim Wschodzie, które może by wziąć udział w tej wojnie, a niekoniecznie, i to właśnie na tak naprawdę to, to państwo może inspirować działania militarne na świecie, to ono może praktycznie doprowadzić do tego, że będziemy mieć. Mniej konflikt globalny, tak, i to jest praktycznie inspirowane przez to państwo. I to państwo może mieć też wpływ na inne państwa, tak. Tylko to też trzeba pamiętać: to też nie jest tak, że jedno państwo dyktuje warunki, tak, przyjdzie i powie, teraz wszyscy zrobicie tak, ja po prostu powiem. Nie zawsze to tak wychodzi, jak temu państwu chce, tak. Może uzyskać pewne poparcie, zbudować pewne sojusze, ale nie zawsze po prostu ten plan się zrealizuje, i dlatego po prostu to nie jest tak, że. Wszystko może być zrealizowane tak, by ktoś by to chciał, tak? To tak samo jak się ma firmę. Jak człowiek posiada firmę, może sobie zakładać, że o kurczę, po prostu w tym roku to zrobi tyle i tyle, w tamtym otworzy siedziby i będzie rozwijać tą firmę, a potem będą problemy tak pojedyncze. Czy po prostu czynnik ludzki zawiedzie, że po prostu ktoś coś zrobi źle, że będzie pandemia tak na przykład teraz, tak? Więc są rzeczy, które jeszcze po prostu są nieprzewidywalne. Poza tym jasnoicowski mówi o tym, że jeśli chodzi o przepowiednie, to jest tam na końcu czynnik ludzki, który może wpłynąć na zmianę, jeśli chodzi o losy, zmianę po prostu tutaj tego, co się może wydarzyć. Tutaj na przykład jasnowic mówi w ten sposób. Trudno przewidzieć rzeczy, które są zależne od ludzi, tak? które są praktycznie zależne od ludzi, ale trzeba pamiętać, że jasnowickowski mówi już dawno o tym, że na krótko przed wybuchem Dużej wojny na świecie ludzie będą bać się oddychać. I to obawa, jeśli chodzi o oddychanie, to jest kwestia koronawirusa. Wybuch dużej wojny to rzeczywiście nam grozi? Czy kwestia praktycznie Bliskiego Wschodu, czy po prostu wojna w innym zakątku świata? To rzeczywiście praktycznie nam w dzisiejszych czasach grozi, tak. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekaw Waszej opinii, Waszego zdania. To wszystko, na dzisiaj. pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.